płaska stopy w dużej mierze zależy od słabości mięśni stopy, ale również, co wiele osób nie zwraca na to uwagę, od słabości mięśni tułowia. Dokładnie mówiąc, od dołu tułowia, czyli od mięśni brzucha, od mięśni zginających biodro, od mięśni rotujących biodro. Jeżeli mamy obie stopy tak samo płaskie w ocenie, to znaczy, że przyczyna tego musi leżeć w innym miejscu niż one same. Dlatego wiele osób zapomina o tym i dlatego nie ma rezultatów w leczeniu płaskostopia. Im silniejszy mamy tułów, im mocniejsze mamy mięśnie tułowia, im bardziej silne biodra, tym nasze stopy są bezpieczniejsze i silniejsze. W związku z tym kluczowym elementem do leczenia płaskostopia jest tak naprawdę spojrzenie holistyczne, a wykorzystanie wkładek lub innych ortez jest tylko elementem wspomagającym. Nie zapominajmy o tym.